Witam w programie kulinarnym. Aby przygotować prawdziwy bigos Polski, sięgamy do przepisu przekazanego pani prezydentowej podczas spotkania z aktywem kół gospodyń wiejskich. Zaczynamy od wyboru kapusty. Pamiętajmy, że powinna ona pochodzić z pola dobrze nawożonego gnojem ideologicznym. Uważajmy też, aby nie kupować warzywa od kogoś, kto tylko pełni obowiązki Polaka, a nim nie jest. Z kapusty wycinamy głąb. Nasz najwierniejszy elektorat i dobrze chowamy. Przyda się nam jeszcze. Resztę społeczeństwa szatkujemy na drobno za pomocą ręcznie sterowanej prokuratury, nieudolnych sądów i powszechnej inwigilacji. Do garnka wsypujemy społeczeństwo, dużo rocznic narodowych, pomnik Chrystusa Króla z Poznania. Dopieprzamy 500+ do smaku, nachalną propagandę i przykrywamy pokrywką elektromagnetyczną, a następnie dusimy. W międzyczasie uważamy, żeby nikt nie przeszkodził nam w przygotowaniu tej wspaniałej narodowej potrawy, więc zmieniamy ordynację wyborczą. Musimy też pamiętać, żeby nasz garnek nie stykał się z innymi garnkami. W tym celu wynosimy go z Unii, przepraszam, z kuchni i dalej gotujemy już w pokoju. W końcu nie na taką obecność w Unii się umawialiśmy. Przystępujemy do rozpalenia ogniska. Do tego przydadzą nam się już niepotrzebne unijne flagi i książka o najnowszej historii. W końcu i tak całą historię trzeba będzie napisać od nowa. Prawda, Jarku? Stawiamy garnek i rozpalamy ogień. Zamykamy pokój na klucz, uszczelniamy wszystkie okna, nie zwracamy uwagi na walenie sąsiadów i upomnienia Komisji Weneckiej i włączamy naszą ulubioną toruńską rozgłośnię na full, nasyceni zapachem narodowej potrawy, zapadamy w niebie. Jeżeli jakimś cudem uda się nam przeżyć to wszystko, sprawdzamy, czy ocalał głąb. Jest nasz najwierniejszy elektorat. To on przekaże przepis na bigos narodowy następnym pokoleniom.